Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku trzy tematy. Hossa AI trwa. Hossa, o której mówiłem, że może być tak jakby końcówką Hossy tej już, no, czy to 10-15-letniej, czy 3-letniej, w zależności czy liczycie od COVID-u, czy od dołka po Lehman Brothers, no Hossy aktualnej, która wynosi po kolei jeden po drugim indeksy na nowe all-time high, że miałem taką myśl, że zwieńczeniem tej Hossy mogą być dwa wydarzenia tak naprawdę. O jednym mówiłem, że to właśnie AI może być tym ostatnim zapalnikiem, a drugim oczywiście koniec wojny, przy czym, tak jak wspominałem od paru odcinków, no najbliższe pół roku nie oczekiwałbym jakichś szalonych ruchów, no chyba że w AI-u zacznie się coś niesamowitego dziać, a dużo się dzieje. Jeśli ktoś śledzi ten rynek, to tam mamy prawdziwą rewolucję. Ale dobra, to za chwilę. Temat numer dwa, Europa dwóch prędkości, trochę z przekąsem, takim przekornie pokażę Wam bardzo interesujący wykres rozwoju państw w Unii Europejskiej. No i o surowcach w trendzie spadkowym, czyli temat wałkowany przeze mnie już od miesięcy chyba, o tym, że no, surowce mają przed sobą zły czas i ten zły czas trwa i z jeden po drugim dołączają do trendu spadkowego, który się rozpędza, nakręca i wszystko tam jest zgodnie z planem. Hossa AI trwa. Dlaczego ten temat? Ano dlatego, że wczoraj, czy to było wczoraj? Chyba wczoraj mieliśmy, jak nie wczoraj, to parę dni temu, mieliśmy na NVIDII największy skok wartości spółki w historii Wall Street. To chyba robi wrażenie. Wzrost wartości spółki o $200 milionów jednego dnia. Nie, milionów to by było coś za mało, miliardów chyba, miliardów, tak, no jak 200 milionów. Ma to związek z oczywiście sztuczną inteligencją, chip NVIDII, po tym jak NVIDIA zanotowała Hossę krypto, bo jej chipy były wykorzystywane do kopania kryptowalut, no to mamy wzrost wartości NVIDII o, już nie pamiętam, 20-30%, coś około, tak, no bo NVIDIA ma wartość około $1 biliona, to by się zgadzało, czyli około $200 miliardów wzrost wartości. To jest nieprawdopodobny skok, tak jak mówię, największy w historii Wall Street, w historii amerykańskiej giełdy. To musi robić wrażenie, tak, takiego no, nieprawdopodobne, tak, jak wielka jest tego skala i być może jest to właśnie zapowiedź nowej Hossy, która już trwa, widać po wykresie NVIDII, Microsoftu, Nasdaqa, no i tu mamy na dole Semiconductors, pewne ETF, jakiś indeks Semiconductors, czyli półprzewodników. No bo co ma rosnąć, jeśli nie półprzewodniki w czasach, kiedy no AI, no póki co nie jest zbyt rentowne, bo koszty przetwarzania danych są podobno ogromne, ale no to jest przyszłość i to jest kwestia czasu, kiedy to będzie po prostu, wydaje się, że jednym z najlepszych biznesów w najbliższej dekadzie, tak bym postawił taką tezę, w sensie najlepszych, w sensie taki sektor, który no, najwięcej zyska na wartości, na popularności, najwięcej urośnie, sektor właśnie związany z AI. Idę o zakład, że już za chwileczkę, już za momencik, może w tym roku nawet już powstaną jakieś indeksy zrzeszające AI. No to rewolucja dzieje się na naszych oczach, nie przegapcie jej. No i na tle NVIDII pokazuje Microsoft, no bo to Microsoft jest zaangażowany w ChatGPT, to Microsoft dołącza AI do swojej wyszukiwarki i wydaje się, że na tle NVIDII Microsoft jest niedoszacowany, bo Microsoft ma cenę do zysku około 30 paru, 35 bodajże, NVIDIA 130, więc różnica ogromna, a waluacja Microsoftu jest ponad 2 biliony, 2,5 bodajże biliona dolarów, a NVIDIA około biliona dolarów, no to coś tu jest nie tak, bo skala biznesu Microsoftu jest dużo większa, generuje zyski, 35 cena do zysku. Przy takim ogromnej możliwości potencjału wzrostu AI, wydaje mi się, że Microsoft jest zdecydowanie niedoszacowany w stosunku do NVIDII chociażby. No i jeśli miałaby być Hossa na Nasdaqu zwłaszcza i w ogóle, nawet jeśli będzie trend boczny, no to dla mnie Microsoft jest tutaj dobrym wyborem. I już mówiłem zresztą o tym, o Microsoftie tuż po debiucie ChatGPT i to było wtedy w kontekście mojego zdziwienia trochę, że tak mało urósł. No i tłumaczyłem to wtedy tak, że skala biznesu Microsoftu jest tak ogromna, że być może ten AI nie waży aż tyle, ale z drugiej strony, no jeśli NVIDIA potrafi tyle rosnąć, no to coś z tym Microsoftem, albo to NVIDIA przesadza, albo Microsoft jest niedowartościowany. Raczej stawiam na to drugie. No i Semiconductors to wiadomo, że w czasach rozkwitu AI, no to będzie ważną spółką. No ale spojrzałbym szerzej, tak? Poszukałbym innych spółek w Stanach, na świecie, które mogą być beneficjentami i AI. No i mówiłem już wam z miesiąc temu, może więcej, jak tylko ChatGPT startował, że dla mnie wszystkie spółki, które mają ogromne bazy danych, są kolejnymi potencjalnymi świętymi gralami, czy zarodkami złota, które można znaleźć, bo żeby zrobić dobry AI, trzeba mieć ogromną bazę. I mówiłem wam o przykładzie, kto to kupował? GitHuba, Microsoft? Już nie pamiętam. Ktoś kupował GitHuba nie bez kozery, bo te wszystkie spółki, które mają ogromne bazy danych, mogą być ciekawymi teraz kąskami, czy to do przejęcia przez większe podmioty, czy to do zrobienia własnego biznesu AI, tak? No bo można nakarmić sztuczną inteligencję ogromnymi bazami danych i może powstać coś z tego naprawdę niesamowitego. No i kto może mieć takie bazy danych? No największe spółki IT w Stanach Zjednoczonych i postawiłem wtedy tezę, że to być może dlatego tak te spółki duże głównie ciągną rynek i że to nie jest żadna oznaka, tak jak wielu analityków czy tam wieści, że to już jest koniec Hossy, bo tylko duże spółki ciągną i tylko kilka spółek i FANG i w ogóle bardzo wąska grupa spółek ciągnie cały indeks. No, ale być może jest tak właśnie, że to te spółki, to jest już ukryta Hossa AI-owa i te spółki ciągną rynek, bo one mogą dokonać tych rewolucji. No i jak śledzicie rynek AI, no to Adobe jakiś czas temu wypuścił rewelacyjny produkt generowania obrazów w ramach ich usługi Photoshopa, czy nie pamiętam w ramach czego to jest, to nie ma aż tak dużego znaczenia z punktu widzenia inwestora. Poszukajcie sobie Firefly, to się nazywa jakoś, mówiłem to też w którymś tam programie, jak wpiszecie sobie w Google, na pewno znajdziecie. No, chodzi o możliwość generowania obrazów, tak jak w Mid Journey, poprzez wydawania poleceń, tak? Albo takie możliwości, jak nie wiem, pies ma klapnięte ucho, możliwość podniesienia tego ucha na przykład, tak? Albo przesunięcia go, żeby stał w innym miejscu, a za nim się pojawia tło, które by było tam, gdyby go tam nie było, tak? Niesamowite możliwości. Jakby ktoś to zobaczył 10-20 lat temu, to by pomyślał, że to jest z pogranicza magii wręcz, no a to daje AI i myślę, że jeszcze jest tyle przed nami i tak szybki rozwój, że myślę, że zabraknie nam nawet wyobraźni. Już nawet odkąd ja zacząłem o tym mówić do dziś, jak wiele się wydarzyło. Nawet sam ChatGPT, jak się zmienił, te możliwości pluginów, już są możliwości przeszukiwania internetu. No naprawdę rozwija to się w zawrotnym tempie, a wydaje mi się, że będzie coraz więcej, bo te wszystkie firmy, które obudziły się troszeczkę za późno, pół roku temu, zaczęły prawdopodobnie szybko nadganiać i inwestować i myślę, że w ciągu 6–24 miesięcy, tak myślę, no bo najkrótszy cykl produkcji jakiegoś sensownego oprogramowania, to myślę, że poniżej roku nie da się zejść, więc te wszystkie firmy, które zaspały i zaczęły proces produkcji w momencie startu ChatGPT, pewnie nawet z opóźnieniem, to dopiero gdzieś tam za pół roku do roku będą miały pierwsze efekty, a jakieś takie sensowne oprogramowanie, żeby powstało, no to pewnie ze 2 lata, więc to wszystko jest przed nami i może to się dobrze składa z tą moją statystyką, którą pokazywałem wam tydzień temu, jak podzieliłem, jak pokazałem wam sezonowość na giełdach, co się dzieje z indeksami w okresie maj, październik, a co się dzieje w okresie listopad, kwiecień. Niesamowita różnica, to wygląda na to, że wszystkie ruchy długoterminowe, wzrostowe, to się odbywają właśnie w tej pierwszej części, czyli od października, listopada do końca kwietnia, a później mamy stagnację, więc może to się dobrze układa z tym, że przez najbliższe pół roku stagnacja, później jeszcze większy wysyp, taka kulminacja, podejrzewam, koniec tego roku i przyszły rok, kulminacja wysypu wszelakich narzędzi AI, tak jak mówię, wynikające z cyklu produkcyjnego oprogramowania i wtedy takie jeszcze większe otworzenie oczu. I tak myślę, że pod koniec roku może będzie Hossa Świętego Mikołaja połączona z Hossą AI i jakieś szalone wzrosty, czyli to, czego mi brakowało do zwieńczenia Hossy, tej, o której mówię, od 1 października zeszłego roku, z tej ostatniej fali, moim zdaniem, tej dłuższej Hossy, i wydaje mi się, że zwieńczeniem może być albo koniec wojny, albo właśnie wysyp i taki ogromny boom AI. No i w Polsce, pamiętajmy też, że mamy spółki, które mogą w tym zakresie trochę podziałać, live chat. No i mój ulubiony Brand24, który AI używa już od chyba lat nawet, i spółka, która się stała na celowniku, a przy okazji spółka, która dynamicznie, może nie dynamicznie, ale systematycznie, a w systematyczności jest siła, tak, po małymi krokami systematycznie coraz więcej użytkowników i więcej, i więcej, i więcej. Także spółka rozwija się miarowym tempem i wydaje mi się, że rynek do tej pory nie doszacowywał tej systematyczności, tego, że takie organiczne kroczenie do przodu, czasami ma większe tempo niż ktoś, kto się szarpie, tu wybiegnie do przodu, za chwilę zwolni i tak dalej, tylko takim spokojnym tempem, a może nawet nie takim spokojnym, bo ostatnio nawet chyba to tak mam wrażenie, że trochę przyspiesza ten rozwój Brand24, który już jest powyżej 30 zł i wydaje się, że się na tym nie skończy. A przy tej Hossie AI, o której mówię, to myślę, że all time high na Brand24 to jest tylko kwestia czasu i możecie mnie rozliczyć z tych słów. Tak mi się wydaje. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna i sobie analizy róbcie proszę we własnym zakresie. Ja się dzielę moimi przemyśleniami i to jest jedyny cel, tak? Czyli dzielenie się naszym view i od razu mówię, że nie jestem obiektywny, bo mamy spore ilości akcji Brand24 kupowane nie bez powodu i dokupowane na spadkach przy 20 zł. Zresztą mówiłem o tym na antenie, więc kto wtedy razem z nami dokupował, no to już ile? To ponad 50% zysku, także... Ale ja myślę, że to jeszcze nie koniec. Europa dwóch prędkości, trochę przekorny tytuł, bo swego czasu mówiło się o tym, że trzeba zrobić Europę dwóch prędkości, bo Polska nie chce wprowadzać reform I może trzeba podzielić Unię na dwie prędkości, no ale widzimy, że to trochę, te dwie prędkości to trochę inaczej się tutaj oddzieliły niż wtedy zakładano, bo to Polska jest numerem 1, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w ujęciu realnym, począwszy od 2019 roku, biorąc pod uwagę tę zapaść covidową, no widzimy, że Polska jest numerem 1, po prostu najszybciej przyrost GDP, czyli Gross Domestic Product, produkt krajowy brutto, w Polsce wzrósł najwięcej, na drugim miejscu Dania, a później długo nic i dopiero inne kraje eurostrefa, Francja, Niemcy, Wielka Brytania najgorzej w tym zestawieniu. Razem z Hiszpanią, tak, gdzie ta Hiszpania tu się kończy. No, także bardzo ciekawe zestawienie i bardzo interesujące. Jeszcze nie przeanalizowałem tego. Jak ktoś z Was wie, o co chodzi z tą Danią, no bo kraj rozwinięty, a nie rozwijający się, jeśli jest na drugim miejscu, to powiem szczerze, że jest to imponujące. No i ciekawy temat nawet na zbadanie, na pracę magisterską, doktorską, licencjacką. Polecam, co tam się w tej Danii zadziało, zwłaszcza, że podobno mają nadwyżkę budżetową i w tym roku ta nadwyżka budżetowa ma być jeszcze większa, czyli kraj ze zdrowymi finansami, szybko się rozwijający, no niesamowite, naprawdę imponujące i warte zbadania. Jeśli, tak jak mówię, jeśli ktoś z Was ma jakieś pomysły, dlaczego tak się dzieje, akurat z Danią, może jest ktoś, kto ogląda, kto mieszka w Danii, i od wewnątrz jest w stanie się podzielić jakimiś uwagami, to bardzo proszę pod filmem, bo jest to temat na pewno warty zbadania, zwłaszcza, że Dania ma przecież swoją walutę, czy nie, no ma swoją walutę, tak, korona duńska, więc warte odnotowania, zbadania, sprawdzenia, co tam się dzieje. No i ostatni temat, surowce. Wrzucam je tak z kronikarskiego nie obowiązku, tylko z kronikarskiej satysfakcji, no bo mówię od jakiegoś czasu o bessie na surowcach a propos cyklu Kitchina. No i ona trwa, tak, ona się zaczęła, trwa. Trochę słabiej ją widać na indeksie surowcowym CRB z lewej strony, no bo tutaj też zaburzają obraz surowce spożywcze, tak, czy sektor spożywczy, czyli pszenica, jakieś tam inne soja i inne tak spożywcze surowce, więc nie aż tak dobrze tego nie widać, ale te wszystkie surowce przemysłowe, zobaczmy z prawej strony, pamiętajcie, że to jest wykres tygodniowy, więc tu aż tak dobrze tego nie widać, ale jakbyście zobaczyli na wykres dzienny, to no to tam ostatnio jest naprawdę spore spadki. Miedź, mamy z lewej strony pallat, platyna z prawej strony i srebro na dole, tak? Pamiętajcie, wykresy tygodniowe, jak sobie zobaczycie na wykresach dziennych, to tam są wodospady już prawie, że i miło, jak się prognozy sprawdzają i tak jak mówiłem, cykl Kitchina znowu się nie mylił. Co prawda trzeba było nałożyć na niego ten filtr inflacyjno-procentowy, stóp procentowych w ujęciu realnym i dlatego, bo akcje też zgodnie z cyklem Kitchina powinny spadać, a jak wiecie, jestem optymistą co do akcji już od długiego czasu. No ale właśnie, tak jak tłumaczę, z uwagi na realnie ujemne stopy procentowe, dlatego te akcje radzą sobie po prostu lepiej. Jeszcze jest tam kilka innych czynników, między innymi ten AI. No a surowców już nie ma co aż tak bronić. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że surowce w długim terminie surowce w długim terminie też przecież powinny być odporne na inflację, no a jednak one w tym cyklu Kitchina są na ostatnim stadium do recovery, więc no powinny, tam jest najbezpieczniej w cudzysłowie, tak, w sensie spadków. O, szkoda, że ropy naftowej nie wrzuciliśmy, bo ostatnio był też fajny wystrzał na ropie naftowej w górę, bo okazało się, że zapasy ropy naftowej znacząco się skurczyły w Stanach Zjednoczonych. No i rynki zareagowały gwałtownymi wzrostami i to była kolejna świetna okazja do sprzedaży. Poprzednia okazja była po interwencji OPEC, obcięciu wydobycia, wtedy wzrosty o 10%. Mówiłem wtedy w trakcie programu, że to jest okazja do short przy tam około 78 czy tam $80 za baryłkę. Teraz mieliśmy odbicie z 70 czy 69 dolarów na 70 parę dolarów 3, już nie pamiętam, trzeba by sprawdzić. I znowu oczywiście wzrosty zgaszone, no bo te trendy makroekonomiczne są niesamowicie potężne, a z tymi spadkami zapasów to różnie to może być, nie zawsze wyjaśnienia są tak banalne, że jest duży popyt, to niekoniecznie tak może być tak, że spodziewamy się spadków, a pokazywałem wam kontrakty terminowe na ropę, kolejne okresy, tak jak rynek oczekuje spadków cen ropy naftowej. No i nie dziwne, że tak ktoś, kto ma zapasy, je wyprzedaje, skoro ma cena spadać, no to po co trzymać tę ropę, więc to ten wyskok ropy naftowej to była świetna okazja do krótkich pozycji. No i pod ostatnim filmem jest jedna z osób prosiła, żebym wyjaśnił, o co mi chodzi, jak wiecznie mówię o tym, że stopy procentowe mają tak duże znaczenie w wycenie akcji, bo z modelu DCF po prostu to wynika, jak rośnie wskaźnik dyskontujący z 1 punktu procentowego na 2 punkty procentowe na przykład, no to jest ogromny skok wartości. No i to jak ktoś jest głęboko, siedzi w temacie, no to jestem być może winny wyjaśnienia, bo używam dużego skrótu myślowego. Pierwszy polegający na tym, ile okresów bierze się pod uwagę. No ja uważam, że dla spółek giełdowych nie ma czegoś takiego jak określony, skończony okres, tak, że powinniśmy brać bardzo długie okresy, 100, 1000 lat, tak, i przy bardzo długich okresach 1000 lat w górę, no to widać po prostu jak na dłoni, tak, jeśli, oczywiście czym dalszy okres, to już dla mniej wtajemniczonych, to ta waga na dzień obecny, tak, jeśli dyskontujemy coś z 1000 lat do przodu, no tak to dyskontujemy na chwilę obecną, no to wiadomo, że to wagę ma niewielką, w zależności oczywiście właśnie od współczynnika dyskontującego, bo jeśli on by był 0, w sensie nie byłoby współczynnika dyskontującego i stopy by były 0 i współczynnik ryzyka byłby 0, no to wtedy nie miałoby znaczenia, czy czy to zysk jest generowany jutro, czy za 1000 lat, tak? Oczywiście w życiu realnym tak nie jest, ale uważam, że doszliśmy z efektywnością rynku do takich poziomów, że rynki naprawdę już wyceniają najbardziej odległe okresy po skończeniu naszego żywota. Po pierwsze, a po drugie, nawet jakby tak nie dyskontowały, to można by założyć, że nawet jeśli dyskontujemy, nie wiem, 50 lat do przodu, to możemy założyć, że ta spółka, nie możemy zakładać, że ta spółka kończy się po 50 latach. Ona się nie kończy, ona po 50 latach pewnie dalej będzie trwała, oczywiście z jakimś tam prawdopodobieństwem ryzyka, że tak się nie stanie, ale jeśli będzie trwała, no to nie możemy urwać nagle tego strumienia przychodowego, tylko na samym końcu powinniśmy założyć, że spółka jest warta tyle co teraz plus inflacja, tak, z ostrożnościowego punktu widzenia. I to jest takie jedno założenie, które robię ukryte. Jest drugie założenie ukryte, które robię, to znaczy posługuję się tym badaniami, które dowodzą, że na rynkach kapitałowych nie istnieje premia za ryzyko, tak. A skoro nie istnieje premia za ryzyko, ona nie istnieje z powodu tego, że możemy sobie dywersyfikować portfel i poprzez dywersyfikację premia za ryzyko nie miałaby sensu, tak? Bo premię za ryzyko można by wtedy zgarnąć poprzez odpowiednią dywersyfikację na wiele aktywów i w związku z tym ten współczynnik dyskontujący w DCF-ie traktuję jako stopę procentową i nic więcej. To jest drugie ukryte założenie. No i właściwie to jest chyba ostatnie założenie i przy tych założeniach wartość aktualną spółki DCF jest tym samym, co net present value. I tak naprawdę mówiąc DCF, tak naprawdę mam na myśli net present value, NPV, rozciągnięty w czasie na 1000 lat na przykład, tak? Lub tą drugą metodą na 100, ale na koniec powiedzmy, że jest warte aktywo tyle, ile były stopy procentowe w tym czasie. I znowu tu jest ukryte założenie, oczywiście, że stopy procentowe równe są w długim terminie inflacji, co też niekoniecznie musi być prawdą. Tak, do zbadania tutaj też, jak to właśnie by się zachowywało, jakby to nie było prawdą, co nie jest aktualnie prawdą, to jest też ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że możemy dojść do wniosków, że kolejnych wniosków, dlaczego w okresie realnie ujemnych stóp procentowych jest to ogromnym czynnikiem prowzrostowym, to, że spółka powinna w długim terminie rosnąć w tempie inflacji, a z kolei współczynnik dyskontujący NPV jest niższy niż współczynnik wzrostu spółki. To mogą tam swoją drogą ciekawe zadanie do pobawienia się i chyba nawet siądę z Excelem i któregoś wolnego popołudnia sobie zrobię takie ćwiczenie. Jestem ciekaw, co tam wyjdzie przy założeniu, że taka sytuacja by utrzymywała się w długim terminie. Myślę, że dosyć paradoksalne mogą być wnioski. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Przed Wami był Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia za tydzień.